Nad rzeki Wisły wysyłamy mocną intencję w kierunku rzeki Odry, siostry wielkiej zachodu, żeby zasrebrzyła się rybami, żeby zimą zamarzała, żeby była otulona rozprzewanymi łęgami, żebyśmy wreszcie mieli prawo i wykonywalność tego prawa, żeby nie można było wlewać solanek bez ograniczeń do rzeki, żeby zostały wreszcie wyrzucone do kosza plany budowy kolejnych zbiorników, zapór i regulacji rzeki. Nadanie osobowości prawnej Odrze pozwoli w świetle prawa mówić w jej imieniu. Rzeka zostanie potraktowana w całości, od źródeł do ujścia, jako żywy ekosystem, jako istota, która może się bronić. Ma prawa do czystej wody, do swobodnego przepływu, do swojej rodzimej bioróżnorodności. To są też pozdrowienia z nad rzeki Słonecznej dla rzeki Księżycowej. Tak Wisłę i Odrę nazwał Leszek Naziemiec. Mi jest to bardzo bliskie. Mój taki pierwszy, takie mocne spotkanie z rzeką Odrą było w Chobieni i w Lubiążu. Jak wybrałyśmy się na środkową Odrę, na Światowy Dzień Rzek, razem z Siostrami Rzekami, z Fundacją Green Mind, żeby opowiedzieć, że nad Odrą wydarzyło się coś dobrego. W środkowej Odrze odsunięto wały od rzeki. Rzeka od ludzi dostała swoją dolinę, dostała przestrzeń, dostała prawo do wezbrań. Dzięki temu Odra w tamtym miejscu może oddychać. Jej wezbrania dają życie, a nie niszczącą powódź. Żeby opowiedzieć o przestrzeni oddanej rzece, wymyśliłam spódnice dla Odry, które uszyłyśmy razem z Maruną, a wszystkie siostry rzeki naszyły na nie swoją rzekę. Dzięki czemu spódnica stała się opowieścią o tym, że rzeki potrzebują mieć dużo miejsca i szerokie doliny. No, wtedy było lato, było ciepło, było cudownie, teraz jest lodowata zima, ale miałyśmy też nad Odrą zimową przygodę. Pojechałyśmy z Zosią Szyraje, z Moniką Tomaszewską towarzyszyć i pożyczyć nasze ryby, kapelusze lodowym pływakom, bo lodowi pływacy zamanifestowali przeciwko planom regulacji Odry w naszych rybich kapeluszach. Odra była wtedy bardzo zimna. W pierwotnych kulturach, takich i do dzisiaj w rdzennych kulturach, rzeki, jakieś wspaniałe lasy, góry uważało się i traktowało za bóstwa. Za byt, który ma moc i siłę i jest obecny w danej społeczności i w danej kulturze. My straciliśmy łączność z tym poglądem, z tym sposobem życia, ale są miejsca i takim miejscem jest na przykład Nowa Zelandia, gdzie plemiona społeczności maoryskie wywalczyły dla swojej świętej rzeki Whanganui właśnie jako pierwsze osobowość prawną. I mogły to zrobić dlatego, że powołały się na ten na to, że oni właśnie traktują rzekę jako osobę, byśmy powiedzieli w sensie prawnym, ale jako byt. Miałyśmy okazję w tym roku spotkać właśnie taką przedstawicielkę społeczności maoryskiej, Renę, na konferencji, która odbyła się w Europie, w Mar Menor, gdzie, uwaga, w Europie też się to wydarzyło, czyli miejsce, laguna, która została tak bardzo zatruta, podobnie jak Odra, gdzie właściwie prawie całe życie umarło. Społeczność hiszpańska, hiszpańskich aktywistów wraz z dwójką prawników wywalczyła jako pierwszy raz w Europie prawną osobowość prawną dla tego miejsca. Więc jest to możliwe. My wierzymy, że to jest możliwe dla Odry, dla Wisły i chcemy, żeby ten pogląd zakorzenił się tutaj i żebyśmy mogli też traktować te osoby i złapać jakby łączność z tym poczuciem, że te byty są
są częścią naszego życia, nie tylko zasobem. Z Odrą łączy mnie wspomnienie z wakacji z tego roku. Byłyśmy na Slot Art Festival jako siostry rzeki. Robiłyśmy tam happening z uczestnikami festiwalu. Było upalne lato, a my postanowiłyśmy w ramach naszego wsparcia Odry przemalować ten sam transparent, który był w Warszawie niesiony, był czarnym transparentem z napisem Odra żałobnym. Przemalowałyśmy go razem z uczestnikami na niebiesko i z tym transparentem poszłyśmy nad Odrę razem z tabliczkami, z rzekami i dopływami. Śpiewałyśmy pieśń dla Odry i mamy nadzieję, że to życie wróci do Odry, że ona, że my jako ludzie pozwolimy jej odżyć i że będzie zdrowa, będzie taka jak dawniej. Z życzeniami dla Odry, od Wisły, od całego kolektywu Siostr Rzek, włączam się osobiście w akcję Osobowość dla Odry, ponieważ totalnie czuję światło, czucie osób, które biorą w tym udział. Jestem szczęśliwa, że możemy jako ludzie nadać osobowość komuś, kto daje nam życie, przepływ, radość i wiele, wiele jeszcze innych inspiracji. Dziękuję za to. Z pozdrowieniami dla Odry i życzenia jej totalnego przypływu, wielkich szerokości, ogromnych, kolorowych ryb. Namalowały to moje dzieci i włączam się do tej akcji, aby ten przepływ od nich doleciał do wszystkich ryb na świecie. Jestem siostrą rzeką, ale jestem też filolożką i wierzę, że język wpływa na to, jak postrzegamy świat. W tym momencie jest wielka dyskusja o feminatywach, o neuratywach w języku polskim. Chciałabym też wprowadzić w tą dyskusję również o właśnie osobowości i podmiotowości bytów takich naturalnych, właśnie rzek, lasów. I uważam, że nadanie osobowości prawnej rzece bardzo popchnie nasze postrzeganie właśnie środowiska jako rzeczy żywej, godnej opieki i obrony. Gdy wyszywałyśmy spódnicę dla Odry, długo myślałam nad swoim hasłem. Miałyśmy różne podejścia, bardziej praktyczne, z różnymi takimi właśnie hasłami na temat renaturyzacji rzek. Ja podeszłam w końcu tak bardzo personalnie. Wybrałam hasło, które mnie było bardzo bliskie i które ja bardzo też odczuwam, czyli potrzebuję przestrzeni dla siebie, ponieważ uważam, że rzeki, że Odra są żywym bytem i tak jak ludzie, tak jak ja, potrzebują właśnie przestrzeni. Jestem siostrą rzeką Sztołą, ale jestem siostrą rzeką bez rzeki. Moją rzekę Sztołę zabili ludzie swoim nieodpowiedzialnym działaniem. Zostało po niej tylko wyschnięte koryto. W sierpniu 2022 roku współorganizowałyśmy Marsz Żałobny dla Odry. Poszłyśmy pod czarnymi sztandarami z czarnymi tabliczkami. Jak nie my, zawsze mamy błękitne sztandary i błękitne tabliczki. Chciałyśmy w ten sposób wyrazić swój smutek oraz niezgodę na to, co ludzie zrobili Odrze. Jak mówię, co ludzie zrobili Odrze, to mam na myśli, co ludzie zrobili człowiekowi. Bo dla mnie Odra jest osobą i cierpi. Chciałabym, żeby już nigdy nie wydarzyły się takie rzeczy, które niszczą nasze rzeki. Nasze rzeki muszą dawać nam życie. Historia Odry jest historią życia i śmierci, świadomości i ignorancji. I mam nadzieję odrodzenia. W 2021 roku pojechałyśmy z siostrami rzekami nad Odrę, żeby świętować 7-kilometrowy odcinek oddany Odrze, oddany rzece między Domaszkowem a Tarchalicami, gdzie odsunięto wały, pozwolono rozlewać się rzece. I to był dla mnie czas świętowania, zagapienia, zasłuchania w rzekę, tańca, radości, dobrego czasu razem i dobrego czasu z rzeką. No a rok później wydarzyła się katastrofa na Odrze. Właściwie nie wydarzyła się, tylko była wynikiem ignorancji właśnie,
polityk, praktyk na rzece, na rzekach, jakie mamy w Polsce. No i tu mógłby być koniec tej historii rzeki Odry. Ale mówię dalej tą historię z nadzieją na transformację tego miejsca katastrofy na Odrze w miejsce mocy, w miejsce empatii, wrażliwości, właśnie no, oddania głosu rzece, też zmian regulacji prawnych, które pozwolą ją chronić, strzec i reprezentować. W pierwszym roku zorganizowałyśmy razem z siostrami rzekami i zaprzyjaźnionymi artystami aukcję sztuki na rzecz zrzutki Ratujmy Odrę. Nie chcemy więcej zrzutek. Chcemy, by Odra była reprezentowana w sądzie, miała osobowość prawną i mogła walczyć o swoje prawa z wszystkimi ludźmi, którym na niej zależy. Na tym, żeby była czysta, zdrowa i pełna życia.